James Bond Agent Under Fire to pierwszoosobowa strzelanina wydana 13 listopada 2001 roku przez Electronic Arts na PlayStation 2, GameCube i Xboxa. Tytuł podąża osobną fabułą niezwiązaną z filmami, a twarz naszego agenta w niczym nie przypomina Piersa Brosnana. Przechodząc do fabuły, agentka CIA Zoe Nightshade zostaje schwytana podczas prowadzenia śledztwa w sprawie firmy badawczej Identico, która jest przykrywką dla siatki przemytników broni. Nasz niestrudzony agent MI6 próbuje ją uratować, a także odzyskać podejrzaną skrzynkę z tajemniczymi fiolkami. Okazuje się, że fiolki zawierają krew światowych przywódców, a organizacje przestępcze mogą wykorzystać je do klonowania. W tej części antagonistą okazuje się niejaki Nigel Blow, handlujący bronią biologiczną na czarnym rynku i starający się nas pozbyć za wszelką cenę. James Bond Agent Under Fire podzielony jest na szereg misji, w których dostępne są trzy poziomy trudności. Cała gra jest zróżnicowana i bardzo dynamiczna, do tego stopnia, że miałem wrażenie, jakbym grał w nią na jakimś automacie arcade. Pojeździmy po ulicach Hongkongu ostrzeliwując helikopterami, a także eliminując opancerzone wany strzelając infopony. Nie zabraknie wybuchowych beczek, a także prucia z kawacha do gangsterów siedzących na dachach swoich limuzyn. Za kierownicą zmodyfikowanej wersji BMW Z8, goniąc uciekającego wana, użyjemy rakiet czy pulsacyjnych pocisków. W brytyjskiej ambasadzie za pomocą pistoletu na strzałki uśpimy kilku strażników, a przy użyciu naszych gadżetów zhakujemy komputer. Podczas wykonywanych misji często trzeba się skradać, bo gdy zostaniemy zobaczeni przez strażników, tamci od razu włączą alarm, a na głowę zleci nam się cała armia. Używając naszego lasera przetniemy kłódki, otwierając sobie wejście do szybów wentylacyjnych. Standardowo też przy użyciu mikrokamery zrobimy zdjęcia tajnych map i planów. Użyjemy deszyfratora, aby otworzyć zamknięte drzwi, a także linki z hakiem, aby dostać się na wyższe partie poziomu. Nasz agent posiada całą masę gadżetów, jak choćby możliwość zdalnego sterowania maszynami na odległość, czy unoszenia się na jetpacku, a misje z perspektywy pierwszej osoby przeplatają się z pościgami. Broni do wyboru mamy całą masę, od pistoletów zwykłych lub z tłumikiem, po strzelby, karabiny półautomatyczne, a skończywszy na granatach i wyrzutni rakiet. Gdy podejdziemy bliżej, celownik lokuje się na przeciwniku, lecz możemy przełączyć się na ręczny tryb celowania i starać się strzelać headshoty. Co niewątpliwie jest skomplikowane, gdyż przeciwnicy biegają jak oszalali i robią uniki. Etapy są bardzo zróżnicowane, od wspomnianego Hongkongu, poprzez brytyjską ambasadę, zwiedzimy podwodną bazę, pojeździmy czołgiem po ulicach Budapesztu, czy przejmiemy kontrolę nad rafineriami wodnymi. Cały czas kontrolujemy stan naszej kamizelki kuloodpornej i nie możemy lekceważyć przeciwników, gdyż ci w większych grupach z łatwością nas zabiją, a my będziemy musieli powtarzać wszystko od początku. Graficznie jest bardzo solidnie, gra działa szybko i płynnie, wstawki przerywnikowe zrealizowano z niezłym rozmachem, fajnie wyglądają wybuchy, a także dym. Podczas strzelanin widzimy dużo iskier i tuczonego szkła. Szkoda, że większość strażników wygląda jak klony, ale nadrabiają za to swoją animacją. Lokacje są małe i zamknięte, a zadania nie stanowią większego wyzwania, jak to było we wcześniejszych częściach. Ścieżka audio wypada nienagannie, podobnie jak pozostałe elementy dźwiękowe. Dialogi nagrali profesjonalni aktorzy, a podczas gry co chwilę słyszymy znane motywy muzyczne. Niestety kampania, mimo iż jest dynamiczna, można ją ukończyć w jakieś 5 godzin. Istnieje opcja włączenia multiplayer, aby pograć na 4 osoby lub z botami. Jeżeli podobały wam się filmy z Jamesem Bondem, zachęcam przetestować Agent Under Fire, gdyż jest to kawał solidnej produkcji i na pewno się nie zawiedziecie. No, sir. Your eyes don't deceive you. Unfortunately, I am the last thing they will ever see. You kill.
It's imperative you get that device to me for decoding as soon as possible, 007. You'll have to get across the river, 007. I've left you something that should give you a boost.